Na początku września młyny Rotera zostały wybrane najbardziej przyjazną dla niepełnosprawnych przestrzenią w Polsce Północnej w ramach corocznego konkursu lodołamaczy. Postanowiliśmy sprawdzić, czym wyróżniają się w zakresie dostępności. W młynach Rotera dbamy o to, aby każdy i każda czuł i czuła się tutaj swobodnie. Dlatego też dbamy o dostępność. Na naszej stronie internetowej, właśnie w zakładce dostępność, możecie Państwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące tego, jak tutaj w młynach Rotera rozwiązujemy te kwestie. Te kwestie dostępnościowe podzieliliśmy na kilka obszarów. Jest to widzenie, czucie, słyszenie, poruszanie się oraz inne. A także jeżeli potrzebowalibyście skorzystania z takiego wsparcia osoby, która tutaj pomogłaby w poruszaniu się po budynku, to również zapewniamy taką możliwość. Zapraszamy na wystawę Węzły, gdzie zaplanowaliśmy dużo udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Na wystawie dostępny jest audioprzewodnik oraz skrócone teksty w piśmie punktowym. Cała wystawa jest też przetłumaczona na język angielski. Na wystawie znajduje się dużo interaktywnych eksponatów, które można dotykać, co też jest zaletą dla osób z dysfunkcją wzroku, ale także dla najmłodszych. Na filmach możemy dostosować wielkość napisów i włączyć widok kontrastowy. Część filmów posiada tłumaczenia na polski język migowy. Dla osób wrażliwych na dźwięki, środowe popołudnie organizujemy ciche godziny. Wyłączamy wszystkie dźwięki w holu głównym młyna oraz na wystawie. Do wystawy Węzły dostępny jest także przedprzewodnik, dzięki któremu wizyta w młynach i na wystawie jest łatwiejsza i można pozyskać wszystkie niezbędne informacje przed przyjściem do nas do młynów. Ważne miejsca w młynach oznaczone są tabliczkami w piśmie punktowym. W punkcie info korzystamy z pętli indukcyjnej, która pomaga osobom niedosłyszącym, a z osobami głuchymi możemy porozumieć się przy pomocy kart komunikacji, a także połączyć się zdalnie z tłumaczem polskiego języka migowego w serwisie migam.pl. W wszystkich pomieszczeń w młynach możemy dostać się przy pomocy wind i podnośników. Windy oznaczone są pismem punktowym, a także wydają sygnał dźwiękowy pozwalający odnaleźć się w przestrzeni. Dla dorosłych i dla dzieci w całym budynku dostępne są słuchawki wygłuszające, które pomagają odciąć się od głośnych dźwięków. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, a w niektórych znajdują się także przewijaki i różowe skrzyneczki. Ważne miejsca w budynku oznaczone są znacznikami Toto Point, ułatwiającymi poruszanie się po budynku osobom z dysfunkcją wzroku. Toto Pointy działają w ten sposób, że osoba niedowidząca ma na swoim telefonie aplikację, połączona jest przy pomocy Bluetooth i w momencie, kiedy zbliża się do takiego znacznika, znacznik informuje, w jakim miejscu osoba się znajduje, a w telefonie możemy sobie przeczytać, jak dojść z tego punktu do najważniejszych miejsc w najbliższej okolicy. Jesteśmy w zabytkowym budynku, gdzie miejscami występują różnice pomiędzy piętrami, które pomagają nam pokonać tego typu podnośniki.